Hej, widzimy się jak co niedzielę i ja wam na wstępie życzę miłego dnia, miłej niedzieli, no i udanego makijażu, bo jakby inaczej, po to się z wami tutaj widzę, żebyśmy się malowały. I ja dzisiaj zrobiłam coś takiego, wydaje mi się, że wiosennego. Ten makijaż naprawdę dodał mi energii, humoru, bo czuję się w nim właśnie lekko, dziewczęco, wiosennie, pomimo że aura za oknem jest... paskudna. Jest mega pochmurno, szaro, buro, bardzo zimno, to ten makijaż zupełnie różni się od aury pogodowej, a wykonałam go w całości paletą Color Pop we współpracy, także no paleta jest przepiękna. Prezentuje się pięknie, jest tekturowa, co jest fajnym rozwiązaniem. No i kolory ma boskie. Kolory ma naprawdę boskie, bardzo, bardzo podoba mi się to, co wyszło. Dawajcie mi znać, czy też lubicie takie makijaże. No i tyle, zapraszam was do oglądania i do wspólnego malowania.
to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że taki makijaż niedzielny Wam się podoba. Ja jestem naprawdę mega zadowolona, bo to są takie moje kolorki. No i jestem zadowolona z tej palety, bo to jest najnowsza paleta Colourpop we współpracy, jak widzicie. I nie jestem pewna, czy ona nie będzie limitowana, ale no kolory ma przepiękne. Zobaczcie. Szczególnie ten środkowy rząd, no to jest magia dla kogoś, kto kocha makijaż. Myślałam, że użyję też tej palety, ale tym razem nie. Tym razem wyszło mi tak. Chciałam też użyć sztucznych rzęs od Perhaps, ale myślę, że taki makijaż jest na tyle dziewczęcy, na tyle taki świeży. Może nie jest on najjaśniejszy, najdelikatniejszy, ale jednak jest taki właśnie, mówię, dziewczęcy, świeży, lekki, że rzęsy mogłyby go przytłoczyć. Nie wiem, co o tym sądzicie, dajcie mi znać. Ja w tej chwili jest za oknem mega pochmurno, jest mleko, ledwo co widać, cokolwiek. A ja w tym makijażu poczułam się tak wiosennie. Także to fakt, niektóre makijaże potrafią dodać energii. Mam nadzieję, że Wam też. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, czy lubicie tego typu makijaże. Może następnym razem postaram się coś mocniejszego zrobić, no nie wiem, dajcie mi znać. W każdym razie jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że makijaż tą paletą jest już u mnie na Instagramie w formie filmików. Filmików na moim Instagramie nie było mega długo, bo lekko ponad pół roku, także w końcu z czymś tam wróciłam. Dawajcie mi znać, czy Wam się podoba i jeden, i drugi makijaż. No i życzę Wam miłej niedzieli i do usłyszenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!